Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Kamil. Od razu przechodzimy do ćwiczenia. Potem powiem coś więcej o tym, co przed chwilą było. Jak widzicie, tutaj był przysiad z pauzą 3-sekundową. Oczywiście też bez obuwia, na boso. Głównym celem to jest, żeby stopa cała jednak pracowała i była przyklejona do podłoża, a ta pauza to praca tutaj całego pośladka i czwórki. To zatrzymanie robi robotę, jak jest się na dole, bo to musisz z tego wstać, a nie tylko schodzisz i nie odbijasz. A przy okazji też ten cały hip hinge, nad którym w tym odcinku głównie się skupiamy w różnych ćwiczeniach. Ok, przechodzimy tutaj już do ćwiczenia samego hip hinge'u, czyli wiele błędów najczęściej ludzie z tym popełniają. Chodzi o to, aby właśnie było to wychylenie. Ważna jest też jest głowa, czyli głowa cały czas powinna iść z ruchem, nie można jej obracać, nie powinno się jej obracać, nie powinno być jakiegoś zakrzywienia w tym odcinku tutaj szyjnym. Na dole te kolano. Od kolana do podłoża cały czas powinno być tutaj nieruchoma ta noga i tylko tyłek ucieka do tyłu i tu się, że tak powiem, ładnie łamiemy. Z kettlem też, no bo jednak próba bez obciążenia zupełnie inaczej wygląda i mamy tutaj wyniesienie. Widzicie, jak fajnie przy tym hip hinge'u, jak tułów poprawnie chodzi, to biodro nadaje pędu dla kettla, a nie robi się tego rękoma czy barkami. Oczywiście lubię sobie utrudniać, więc żeby dopiąć to ćwiczenie, jak ktoś ma z tym problem, to można użyć dodatkowych opcji. Tutaj widzicie przytrzymanie tej fazy ruchu wyprostu i znowu zejście na dół, czyli biodro cały czas musi być aktywne i ono ma dać opór i napęd. No tak to wygląda. Wracając, ten hip hinge też był ważny przy martwym ciągu. Tam był rekord 240 kg. Przysiad był 120, ale warto tutaj ćwiczyć bez ciężaru lub z małym kettlem, żeby dopracowywać technikę. No i tak jak mówiłem, lubię sobie utrudniać, więc teraz guma do barierki i pracujemy na ten ruch. Widzicie, ściąga mnie w momencie, kiedy chcę wypchnąć biodro do przodu i już tutaj jest ten opór, ciągnie mnie do tyłu. Więc też dodatkowy bodziec dla mięśni. Było bez kettla, więc teraz z kettlem również spróbujemy, aby zobaczyć, jak to jest, jak ma się obciążenie. I fajna jest tutaj praca, ponieważ ty wypychasz, nadajesz pęd dla kettla, robiąc ten poprawny ruch w swingu, ten hip hinge, a tu ściąga cię z powrotem do tyłu, więc musisz też myśleć o tym i skupić się, aby to było wszystko dopięte. Nie byłbym sobą, gdybym nie próbował dalej coś kombinować. I teraz jeszcze użyjemy gumy z przodu, czyli mamy gumę między stopami i kettle mamy też zawiązanego. W tym momencie mocny opór jest gumy, gdy kettle wyrzucamy do przodu i ściąga nam go bardzo szybko w dół, więc też ten ruch jest bardziej dynamiczny. I no ten tor jest, znaczy powinien, wymusza to na nas ten prawidłowy tor ruchu. Tutaj mocno dopina się pośladki w tej fazie wypchnięcia jak najbardziej kettla do przodu.
No i w tym momencie łączę te dwie gumy oporowe, czyli mam jedna guma będzie mnie ciągnęła w tył, a druga będzie mnie ciągnęła w dół. I te siły też wzmocnią jeszcze bardziej ten prawidłowy ruch, jaki powinien być. Zobaczcie, teraz już jest w ogóle dynamika i uczę tego bodźca dla swoich bioder, dla swoich nóg, bo to jest bardzo ważne w tym. Ok, przechodzimy do clavels. Teraz mamy tutaj swing klabelem jednym, pojedynczym i doszkolenie, popracowanie nad techniką, ponieważ ostatnio małe błędy się wkradły i chodzi o to, żeby w swingu również był ten hip hinge i żeby było wychylenie biodra w bok, w przeciwnym ruchu do wymachu ketla. To też jest ważne, żeby dać napęd. Tak jak w hip hinge'u mamy tył przód w ketlu, tak samo tutaj, żeby dać ten napęd dla klabel. Poprawienie techniki na pewno wzmocniło tutaj ten sam ruch, ten swing, bo widzicie, jest to takie bujnięcie się i w tym momencie o wiele lżejszy wydaje się klabel, bo jest napęd nie z ręki, nie z ramienia, tylko z biodra wychodzi to, tak? Tutaj też troszeczkę inną techniką, czyli te zagłowę, wychylenie klabel ze zgięciem w stawie łokciowym prawie maksymalnym, tak żeby pałka schodziła, że tak powiem, po kręgosłupie w dół.
Teraz zobaczymy, jak to wygląda w przekroju bocznym. Ten cały swing z hip hinge'em i wychyleniem się, widzicie? Tam jak jedna strona, kolano wygina się w bok, żeby nadać pęd. Z tej strony możemy zaobserwować ten ruch hip hinge'a z tym wychyleniem, żeby zobaczyć, że pęd wychodzi z biodra. No i teraz to, co też Kubusie czy Barbaliansi lubią najbardziej, czyli jednorącz wymachy, czy to jest maca, czy to jest buława, czy to jest młot, czyli coś dłuższego, większego niż klabel, i to również robi robotę. Obręcz barkowa, to te ćwiczenie miażdży obręcz barkową. Oczywiście ciężar możemy zwiększyć, można to robić na dwie ręce, więc teraz robimy młotem na dwie ręce. Jest ciężej, ale też robi to robotę. Na koniec dobijamy się po prostu uderzeniami z góry młotem w oponę, tym samym, którym przed chwilą były wymachy. Stojąc, teraz dodajemy uderzenie.